jak się sprawują uszczelniacze. Mam już przejechane jakieś 600 km, więc mogę coś powiedzieć. One były kupywane na AliExpress. Pyłkowe wsadziłem, jak i olejowe. Raz z olejem kupiłem uszczelniacze olejowe. Natomiast pomyślałem, no dobra, zobaczymy, jak te z AliExpress się zachowują, czy będą szczelne. Te z AliExpress bardzo przypominały te oryginały. W oryginale są takie prostokąty, powybijane, czy takie, nie wiem, taka konstrukcja, że takie wzorki mają. Te, co mi przyszły z Allegro, nie miały tego. Miały jedną sprężynkę, te z AliExpress miały podwójne sprężynki na tych wargach. Dlatego te zamontowałem, no jak widać, na razie jest sucho. Pyłkowy, ładnie ściera ten kurz, błoto. No teraz właśnie po takim błotku musiałem przejechać. Wracając do domu, zobaczyłem duży komin, taki jak na fabrykach. I tak zjadę z drogi, zobaczcie, co to jest, bo zawsze się interesowałem, co to jest właśnie. Czy jakiś stary budynek, czy nie. Czy dalej to coś funkcjonuje. No jak widać, motorek na razie nie ucierpiał, jeżdżę po tym błotku. Choć nie chcę go usypić, bo go tydzień temu go myłem, nawet polerkę zrobiłem i szkoda, żeby jadąc właśnie w to miejsce tak się ubrudził. Więc spokojnie możecie te uszczelniacze na Ali zamawiać, chyba że w Polsce dostaniecie. No ja szukam, nie mogłem znaleźć tych pyłkowych, same tylko olejowe były właśnie razem z butelką oleju, te 10W. No więc jak na razie jest ok. Jak będzie coś ciekło, to wam dam znać, że nie wiem, przepuszczają, czy coś się dzieje. Na pewno dźwięk się zmienił, bo jak dotąd się złożą, to taki śmieszny dźwięk wydają, jakby. Może dlatego, że tu jest mocno spasowane i te dwie właśnie sprężynki są na uszczelniaczu i bardziej to tak spina i taki tak jak typowo ocierająca guma, nie? No ale widać, że ładnie tutaj właśnie wyczyściło to, bo na dzień, gdzie takie kropeczki korozji były, tak jak tu. Może nie wyłoszę, to nie będzie tego widać. Ale pewnie wiecie, o co chodzi, nie? O, właśnie takie te, nie? Kropeczki. To zobaczcie, że nie ma tych kropeczek już nawet. Praktycznie nie ma, nie? Więc bardzo dobrze one trzymają czystość tych lak, te uszczelniacze pyłkowe i myślę, że będzie ok. Właśnie, trawa, zielsko się nazbierało. Będę w domu, to ogarnę. I jedziemy dalej szukać coś ciekawego.